To jest program Michał Rachoń. Jedziemy. Witam Państwa ponownie. Agnieszka Siewierenik-Maciorowska, Anna Derewienko, Paweł Piekarczyk są z nami. Przypominam, w serwisie YouTube można nas oglądać. Jeśli ktoś musi wyjechać do pracy albo jest w drodze do pracy, to może nas oglądać właśnie w tej formie. Jeśli ktoś nas na YouTube ogląda, a jeszcze nie subskrybował naszego kanału, to należy to zrobić. Naszym celem jest zdobycie 2 milionów subskrybentów. Droga jeszcze do tego długa, ale już ją rozpoczęliśmy. Milion, spojrzę w dół na licznik, 27 tysięcy i 85 subskrypcji w tej chwili, jest więcej niż, i to znacząco więcej niż kiedy rozpoczynaliśmy program. Prosimy również o Państwa wpłaty i o wsparcie Telewizji Republika bezpośrednio. Dzięki Państwa wsparciu możemy uruchamiać nowe programy. Najnowszym programem, który uruchomiliśmy, jest serwis Flash. Widzieli Państwo przed chwilą właśnie taki Flash. On przez cały dzień mniej więcej w połowie godziny się pojawia, w zależności od tego, co dzieje się na antenie. Tam koncentrujemy się głównie na informacjach ze świata. Serwisy informacyjne, które na naszej antenie są co godziny, to również jest Państwa zasługa. Podobnie jak Państwa zasługą i Państwa wsparcia jest Ekspres Republiki, który w weekend, w sobotę, jak widzimy właśnie, wygrał z naszym głównym, największym konkurentem, stacją TVN24. Stacja TVN24 na razie jest od nas stacją lepszą, jest najlepiej oglądaną stacją w Polsce, jeśli chodzi o wyniki oglądania. Ale my TVN24 gonimy, punktowo przeganiamy naszego głównego konkurenta. Reszta konkurencji jest z tyłu, ale żeby móc wyprzedzić właśnie tę stację, Państwa wsparcie jest konieczne. Bardzo o nie prosimy. Szanowni Państwo, takich wypowiedzi w historii polskiej polityki mieliśmy wiele. Z jakiegoś powodu one się ciągle pojawiają. Barbara Nowacka, bardzo proszę. Gdzieś pobrzękuje w tych wypowiedziach polityków PiS-u taka kpina, że rozmawiamy z młodzieżą. Tak, z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać, bo to oni będą zmieniali Polskę, bo to ich Polska będzie, a nie Polska emerytów sfrustrowanych przegranymi wyborami. Trzeba skończyć z ocenozą w szkole. Trzeba też skończyć z ocenozą w społeczeństwie, tak żebyśmy się zaczęli szanować. No cóż, sfrustrowani emeryci, to jest bardzo ciekawe sformułowanie, którego używa pani minister. Jak to rozumie Anna Derewienko, tym razem Anna Derewienko jako pierwsza? To znaczy, wiemy doskonale, że akurat Koalicja Obywatelska od dawna nastawiona jest na młody elektorat, dlatego nie jestem specjalnie zdziwiona pewnym rodzajem pogardy, który tutaj słychać w głosie pani minister. I jest to przykre oczywiście, dlatego że akurat seniorzy stanowią dosyć dużą grupę społeczną i czy to się pani Nowackiej podoba, czy nie. Wszyscy z czasem się starzejemy, jedni szybciej, drudzy wolniej, ale kierunek jest jeden i przykro po prostu, że w taki sposób o tej części społeczeństwa mówi. Natomiast jeszcze króciutko o tej ocenozie, to znaczy ja przyglądam się właśnie szczególnie tym wypowiedziom dotyczącym edukacji. Jako osoba, która od zawsze odrabiała zadania domowe i jest przyzwyczajona do takiej tradycyjnej formy nauki, gdzie się powtarza wielokrotnie różne rzeczy i to odrabianie między innymi prac domowych, również nie sądzę, żeby mi zaszkodziło na rozwój inteligencji. Myślę, że po prostu tutaj pani Nowacka idzie w bardzo złym kierunku, przekazując młodzieży taki komunikat, że w zasadzie słuchajcie, za dużo się tam nie wysilajcie, jakoś to będzie. Znaczy ja myślę, że naprawdę, jeśli chodzi o młodzież, jednak ten rygor jest ważniejszy od tego luzu. Ja nie mówię, żeby dzieci zadręczyć, ale nie mam poczucia, że prace domowe czy jakiekolwiek aktywności dodatkowe, które mają sprzyjać rozwojowi jak widzę, nie tylko tę komisję śledczą poukładałaby po swojemu, ale również w ministerstwie. Mam wrażenie, że w ministerstwie u Barbary Nowackiej i u Donalda Tuska z takimi poglądami nie miałaby czego szukać. Agnieszko, twój komentarz, poproszę Agnieszkę i Pawła o krótkie komentarze, bo już jesteśmy po czasie i zaraz nas będą ze studia wyprowadzać.
Ja powiem w ten sposób, może pani właśnie Nowacka powinna porozmawiać ze swoją koleżanką z rządu, panią Kotulą, tą od równości, a w zasadzie chyba nierówności w tym momencie i to pod sufitem ewidentnie. Ja przypomnę pani Nowackiej, że wcześniej czy później ona też będzie seniorem. Mam nadzieję, że nie będzie sfrustrowana, tylko będzie pogodna, na przykład tak jak moja mama i znaczna część ludzi w starszym wieku, których ja znam, którzy wcale nie są sfrustrowani. Skąd oni tych ludzi biorą w ogóle do... Szkoda gadać. Paweł Piekarczyk, zawsze moim największym marzeniem, jeśli chodzi o szczyt rozwoju zawodowego, było osiągnięcie statusu emeryta. No bo to jest taki moment, w którym ja sobie nie wyobrażam, żeby mógł być sfrustrowany będąc emerytem. I też pani Nowackiej dedykuję to. I dedykuję pana, natomiast państwu dedykuję takie ostrzeżenie, że jeżeli nie będziemy, jeżeli dzieci nie nauczą się w szkole tego, czego powinny się nauczyć, przy pomocy między innymi z prac domowych. Nie wyobrażam sobie jakby skończenia szkoły, dostania matury bez pisania na przykład wypracowań dotyczących literatury, czy jakichś rozprawek z historii, czy początków filozofii. Oj, tam nie słyszałeś pani Lubnauer. Ona mówi, że teraz jest chat GPT i to się tam dwa zdania samo się pisze. Po drugiej stronie, że drugą jakby taką opcją, która jest po przeciwnym wypadku, jest to, że ludzie będą za wiedzę uważać zawartość bieżącego stanu Wikipedii. To nie może być gorzej, proszę państwa. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Anna Derewienko, Agnieszka Siewierynik-Maciorowska, Paweł Piekarczyk. 10 lutego widzimy się pod Trybunałem Konstytucyjnym. Przypominam o tym. Gorąco prosimy państwa o wsparcie Telewizji Republika. Gorąco prosimy o subskrypcję w kanale YouTube. 127 tysięcy, 128, jeszcze rzućmy okiem na koniec programu. 127 tysięcy, 161, tak spoglądam w bok, bo tutaj akurat mam licznik. Proszę klikać i proszę namawiać państwa znajomych, sąsiadów i wszystkich tych, z którymi wybierają się państwo 10 lutego do Warszawy o śledzenie nas w internetach. Do zobaczenia. Proszę zostać z domem wolnego słowa.